Jedna rzecz, a potrafi zrobić kolosalną różnicę, zwłaszcza w przypadku nawyków. Cześć! Jakiś czas się zastanawiałam, co sensownego nagrać Wam na początek roku, bo miałam taką myśl, żeby to zrobić. I pomyślałam o różnych obszarach, które w kontekście produktywności wydają mi się bardzo istotne i takie wartościowe. I jednym z nich są nawyki. I właśnie o nich będzie dzisiaj. Jest jeden z moich ulubionych tematów w kontekście produktywności. Coś takiego, co lubię zgłębiać, ale jest to temat wymagający. I założę się, że słyszałeś lub słyszałaś o tym, że wyrobienie nawyku trwa 21 dni. No cóż, wiemy już teraz, że tak nie jest. Dzięki pani doktor Filipie Lali i jej współpracowników publikacji z 2009 roku. W tej publikacji, po ich badaniach, okazało się, że wyrobienie nowego nawyku trwa od 18 do aż 254 dni w roku. Kumasz? Prawie cały rok. W niektórych przypadkach, w niektórych nawykach, niektórym z nas może tyle to zająć. Całkiem długo, wydaje mi się. Średnio było to nadal aż 66 dni, więc w porównaniu do tych 21 dni to no, troszeczkę mamy rozbieżność. Myślę, że dobrym pomysłem jest podzielenie się z Tobą taką moją jedną najważniejszą lekcją, najważniejszym wnioskiem, takim kluczowym, rzekłabym, na temat budowania nawyków, które jestem w stanie wyciągnąć po 2020 roku. A właściwie powinnam powiedzieć, że po trochę dłuższym okresie czasu, bo sam temat nawyków to nie jest dla mnie coś zupełnie nowego. Jak zapewne wiesz, produktywnością interesuję się od wielu lat, ponad 8, więc no chcąc nie chcąc ten temat zawsze się wtedy pojawi. Myślę, że warto jeszcze wspomnieć, czym jest tak naprawdę nawyk. Nawyk jest to taka reakcja ciała, emocja lub myśl, która pojawia się, jeśli w danej chwili nie zadecydujesz zareagować inaczej, w tobie w 100% w sposób automatyczny na dany bodziec lub daną sytuację. I kiedy mówimy o nawykach, to najczęściej się pojawia taki temat, takie hasło, pętla nawyku, koło nawyku, które składa się z trzech elementów, czyli wskazówki, bodźca, który wywołuje jakąś reakcję, czyli ta czynność, tę czynność nawykową, która jest następnie wzmocniona nagrodą. Nagroda nie jest kluczowym elementem nawyku. Kluczowym elementem nawyku jest reakcja na dany bodziec. A wyłącznym wskaźnikiem tego, czy coś tak naprawdę jest nawykiem, czy jeszcze nie jest, jest automatyzacja tej reakcji na bodziec. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o pewnym nawyku, nad którym pracuję od wielu lat. Kiedy tak myślę sobie teraz, to jeśli powiem, że od 10 przynajmniej, w jakiś taki sposób świadomy, no może nieświadomy, bo 10 lat temu nie miałam takiej wiedzy na temat nawyków, ale już wtedy aktywność fizyczna wydawała mi się taka regularna, totalnie istotna, bo o aktywności fizycznej właśnie mówię, o nawyku regularnego ruszania się. Słuchaj, to jest szczególnie istotne, kiedy ma się taką pracę jak ja, czyli pracę siedzącą. Etatowo programuję zawodowo, więc trudno jest troszeczkę z tym komputerem, powiedzmy, ruszać się i chodzić na spacer jednocześnie programując. No niezbyt realne. Tworząc też coś w mojej działalności internetowej po godzinach, no zazwyczaj też siedzę. Więc teraz, kiedy od 2019 roku tworzę w internecie różne treści, no to tym bardziej ten nawyk wydaje się być istotny i w rzeczywistości z mojego punktu widzenia taki przynajmniej dla mnie jest. Kiedy przypomnę sobie siebie jako osobę aktywną fizycznie na przestrzeni lat, od kiedy byłam jakimś dzieckiem czy nastolatką, to właściwie zawsze byłam w pewien sposób aktywna. Natomiast nie mogę powiedzieć, że to było super regularne. Najczęściej to były jakieś takie zrywy motywacyjne do tego ruszania się.
pierwsze takie próby ćwiczenia w domu to były, no oczywiście z Ewą Chodakowską, jak był taki duży boom w Polsce na ćwiczenie z nią. I to bardzo dobrze na mnie zadziałało, w takim sensie, że to było już tym pierwszym takim, wiesz, takim, taką myślą, że ta regularna aktywność fizyczna w domu też jest możliwa w fajny sposób. Mi się z nią bardzo dobrze ćwiczyło. I stopniowo te treningi moje się zmieniały. Pojawiała się też siłownia, pojawiały się też jakieś zajęcia, powiedzmy, grupowe gdzieś. Pojawiła się też siłownia taka typowo już, jak to powiedzieć, że ćwiczenia siłowe wykonywałam na niej. Miałam jakiś plan treningowy, który realizowałam i w takim celu szłam na siłownię. I to był przełom 2019 i 2020 roku. To chodzenie na siłownię lub ćwiczenie w domu było u mnie w jasny sposób skorelowane z pójściem do pracy lub powrotem z pracy. To był dla mnie ten bodziec. Miałam cały czas w głowie, że okej, jeśli robię trening rano, to wychodzę z domu, zabieram ze sobą torbę gotową już do ćwiczenia albo jestem już nawet przebrana i po prostu zaczynam ćwiczyć, potem myję się i idę do pracy. Po drodze jeszcze jem śniadanie. W przypadku powrotu z pracy, no to wiadomo, cały czas towarzyszyła mi ta myśl, to był już ten mój bodziec, że jak tylko wrócę z pracy, to przebieram się i robię trening. No i było wszystko fajnie do marca tego minionego roku, kiedy zaczęłam pracować z wiadomych przyczyn w 100% zdalnie. Żeby nadal regularnie się ruszać, no musiałam coś zmienić w swoim podejściu. Nie miałam już tego bodźca, że wychodzę z domu i myślę o treningu, więc ten mój bodziec musiałam sobie przedefiniować, więc zmieniłam go na zamknięcie komputera. Ja pracuję w jadalni, tutaj gdzie teraz nagrywam, kuchnio, jadalnio, salonie w tym momencie, więc ten bodziec już był, słuchaj, trochę inny. To zawsze jest trudne, słuchaj, nie zawsze, ale może być trudne przedefiniowanie sobie tego bodźca, który to wyzwala. Trzeba go zauważyć, dostrzec. Więc dla mnie tym bodźcem stało się zamknięcie klapy laptopa po prostu. I wtedy ćwiczyłam zwykle po pracy. Czasami też w porze obiadowej, kiedy akurat plan dnia mi na to pozwalał, bo akurat moja praca jest taka, że mogę sobie na to pozwolić, jeśli nie koliduje to z jakimiś moimi obowiązkami, wtedy po prostu później kończę pracę, no bo mam przerwę w ciągu dnia. I to też się super sprawdzało do czasu, kiedy okazało się, że tych standardowych treningów, które robię w domu, nie mogę wykonywać ze względów zdrowotnych, nazwijmy to, jako zalecenie fizjoterapeutki uroginekologicznej, więc znów nie dość, że ten bodziec, który do tej pory miałam, okej, nadal mogę go mieć, natomiast nie mogę robić tych treningów w domu. Więc reakcja, która będzie odpowiedzią na bodziec w postaci zamknięcia, wyłączenia komputera, nie będzie taka sama. Więc znów musiałam sobie ten nawyk w głowie przedefiniować. Głównymi możliwościami, które mi pozostały w tym przypadku, to były spacery i joga. Z jogą mam troszeczkę taki mentalny problem. Nie mogę się do niej przełamać, ale to ze spokojem. Myślę, że to nastąpi. Więc pozostały mi spacery po pobliskim lesie. No ale cóż, w związku z tym, że ta zmiana nastąpiła pod koniec roku, kiedy jest chłodno, a jestem całkiem dużym zmarzluchem i nie przepadam, powiem szczerze, za chłodem. Jakkolwiek marzy mi się morsowanie, wiem, że to nie brzmi jak coś, co się jakkolwiek, co ma połączenie w jakikolwiek sposób. Natomiast no, musiałam znaleźć na siebie jakiś sposób, żeby też być w stanie wyjść i zrobić ten spacer mimo niesprzyjającej pogody, niesprzyjających warunków. Więc żeby sobie z tym pomóc, to założyłam sama ze sobą, że wykorzystam ten bodziec, który do tej pory miałam, czyli kończę pracę i to będzie moim bodźcem do wyjścia z domu. To jest też przy okazji bodziec do tego, żeby zacząć wcześniej pracę, ponieważ stosunkowo wcześnie robi się teraz ciemno.
Więc bodziec został mniej więcej taki sam. Reakcja jest inna, że wychodzę na zewnątrz. Więc do tego też potrzebowałam chociażby mieć odpowiedni strój. Mój duch minimalistyczny jakby trochę kłóci się z tym, żeby kupować sobie strój specjalnie na spacer, więc stwierdziłam, że po prostu wykorzystam mój strój narciarski, w sensie kurtkę narciarską i termoaktywne leginsy plus bluzkę, które na tę pogodę i niezbyt srogą zimę w Polsce, powiem szczerze, że się bardzo świetnie sprawdzają. Co mi dodatkowo pomogło, to połączenie tego spaceru z zabraniem ze sobą ulubionego kubka termicznego. Mój ulubiony kubek jest z Contigo. Absolutnie miłość totalna. Z czymś dobrym do picia. Albo ulubioną herbatą, albo ulubioną kawą. Więc w ten sposób, wiem, że to brzmi jak banał, ale wiecie, na takich banałach można sobie oprzeć wiele rzeczy, na takich hakach, pomóc sobie w produktywności, w wyrabianiu nawyków. Oparłam to przyjemne skojarzenie z wyjściem. Las lubię, tylko zimna w nim nie lubię. Lubię kawę, bardzo. I dobrą herbatę, w moim ulubionym kubku. Być może na podstawie tego, co powiedziałam, wiesz już, co jest tą najważniejszą lekcją. Jak byłaś w stanie prześledzić razem ze mną historię kształtowania przeze mnie tego nawyku, bo nie mogę powiedzieć, że on jest w 100% wyrobiony. Nie wiem, czy kiedyś tak o nim powiem z takim pełnym przekonaniem. Wiem, że jest to coś, co mi towarzyszy, na co jestem bardzo uwrażliwiona. Ale żebyśmy mieli jasność, to powiem dokładnie, co mam na myśli. Tą najważniejszą lekcją jest bycie gotowym na zmiany bodźca i środowiska, które temu bodźcowi towarzyszy, i szybkie reagowanie na te zmiany. W pierwszym odruchu to się może wydawać takie, co? Bądź gotowy na zmiany? Jak to w ogóle zastosować, wiecie, w praktyce? Natomiast zwróćcie uwagę, jak często może się zmieniać środowisko, w którym my funkcjonujemy, w sposób od nas kompletnie niezależny. To, że zaczęłam pracować w tym roku w 100% z domu, nie było zależne ode mnie. To, że zaczęłam współpracować z fizjoterapeutką uroginekologiczną i okazało się, że pewnych rzeczy nie mogę wykonywać, więc ta aktywność fizyczna moja powinna się zmienić, jeśli chcę mieć jakieś efekty, to też nie było ode mnie zależne, a przynajmniej no nie w taki bezpośredni sposób od razu. I takich sytuacji my w życiu możemy mieć dużo. Jedną z takich kluczowych sytuacji, która wkrótce będzie też mnie dotyczyła, jest przeprowadzka. Zwróć uwagę, zmienia się całe środowisko, w którym się funkcjonuje. Wiele naszych nawyków powiązanych jest z różnymi miejscami w domu, z różnymi rzeczami, czynnościami, które my w tym domu robimy. I bycie gotowym na to, że takie zmiany mogą nastąpić i szybkie reagowanie w odpowiedzi właśnie na te zmiany, to jest coś, co może pomóc nam w naszym nawyku wytrwać, podtrzymać ten nawyk. To jest bardzo istotna rzecz przy wyrabianiu nawyków, które chcemy, żeby towarzyszyły nam, nie wiem, przez całe życie na przykład. Co więc w praktyce oznacza bycie gotowym na te zmiany bodźca w kontekście nawyku? To znaczy być uważnym na co dzień, czyli obserwować, czy jakaś zmiana się szykuje. Jeśli ja wiem, że w najbliższych miesiącach będę się przeprowadzać, a będę, jak dobrze pójdzie, to wiem, że już teraz muszę myśleć, jak pewne nawyki zmienić, jak je w jakiś sposób przedefiniować w trakcie przeprowadzki, po przeprowadzce, żeby one nadal ze mną zostały. Ktoś może powiedzieć, że to jest działanie nad wyrost i ja się z tym nie zgodzę. To jest prewencja. Nie chcę stracić w pewien sposób pracy, którą do tej pory wykonałam, więc wolę pewną refleksję uskutecznić po prostu zawczasu i mieć nadal efekt, niż czekać na to, aż się wszystko zawali. Czyli bycie uważnym na co dzień, zawczasu znalezienie sobie alternatywnych bodźców, gdyby coś się w życiu zmieniło, zwłaszcza jeśli wiem, że się zmieni, i też ułatwianie sobie wprowadzania tego nawyku,
ułatwianie sobie tego, żeby bodziec był dla nas bardziej przyjazny. Na przykładzie wzięcia ze sobą przeze mnie tego ulubionego kubka z ulubionym napojem do lasu na spacer. Takie proste, małe rzeczy. Jestem przekonana, że Ty też przy wyrabianiu swojego nawyku jesteś w stanie coś sobie takiego znaleźć, co Ci bardzo pomoże i ułatwi wprowadzanie tego nawyku i utrzymanie go potem, bo samo wprowadzenie prawdopodobnie jest stosunkowo łatwe, ale utrzymanie to już jest najważniejszy w sumie etap kształtowania nawyków i jakby element drogi do jego utrzymania. Daj znać, czy myślałaś o tym elemencie nawyku w taki sposób, czy wydawał Ci się on do tej pory tak bardzo ważny w ujęciu praktycznym. Jestem ciekawa Twoich wniosków, daj więc znać w komentarzu. Do następnego. Na razie.